Jeżeli mamy otwarty gardziel, zobaczcie, chodźcie, żeby to wstanie na chwilę. Jest otwarta garda tutaj. On zaczyna mi przychodzić do boku. Tak? Więc pierwsza rzecz, ja muszę blokować tą stronę. To jest najgroźniejsze z jego strony. Ta ręka. Jeżeli ta ręka pójdzie pod moją głowę, no to on mnie zablokuje. Więc pierwsza rzecz, jaką robię, blokuję tą jego rękę. Tak? Weź na kolana. Jest blokada. Więc musicie skupić się na początku na tym. Jeżeli on próbuje złapać mnie pod głową, ja blokuję tą jego rękę, wysuwam biodra, tak? I wracam do gardła. Czasami ta noga idzie najpierw, czasami od razu tą nogą wchodzę, ale ważne jest to, żeby wsunąć się do gardła. I w momencie, gdy on chce mnie złapać pod głową, jest blokada, ja wysuwam biodra. On nie tyle, że chce złapać mnie pod głową, chce mnie zmiażdżyć w tej pozycji, więc o, idzie na mnie. Idziesz? Widzicie, jeżeli zostanę tu, to w końcu ta siła pójdzie gdzieś tam w górę i mnie zgniecie. Więc ja cały czas muszę odwracać się twarzą do niego, tak? Wysuwać biodra. Teraz mogę wrócić. Zobaczcie, najważniejsze z gardy jest to, żeby on nie dostał się tutaj, w te rejony. Jak ja blokuję, to muszę zamknąć tą przestrzeń. Jeżeli on odepchnie moją nogę, przejdzie moją gardę. Tak? Jeżeli gdzieś tam zmiażdży mnie, złapie pod głową, to przejdzie moją gardę. Stań na chwilę. Więc zobaczcie, jak on mi przechodzi do boku, tutaj, ja dam, żeby on tym kolanem poszedł mi na brzuch, okay? Albo od razu do bocznej, no to już będzie bardzo ciężko stąd uciec. Więc pierwsza rzecz, blokuję. Jeszcze raz przechodzisz. Zobaczcie, on przechodzi, tak? Pierwsza rzecz, ja blokuję. I teraz, jeżeli on będzie chciał mnie złapać pod głową, to idę, przesuń się. To idę, blokuję jego biceps i bar. Cały czas to kolano tutaj blokuje przestrzeń, żeby on się nie dostał tutaj do mojego brzucha, do mojej klaty. Tak? Więc ja kolanem najpierw jestem tu. A druga rzecz, nie pozwala mu złapać mnie pod głową, tak żeby tutaj mnie nie rozpłaszczył. Okej, okay, przechodzisz. Więc zobaczcie, on już to przechodzi. Tak, ja blokuję tutaj. Wysuwam biodra. Tak, bardzo ważna rzecz, że ta siła nie szła w górę. Tylko, żebym go blokował. Ja nie odpycham, nie wyciskam go na klatę. Ja tylko go blokuję. Jeżeli on pcha na mnie, to mi jest wtedy łatwiej wrócić do gardła. Ja wykorzystuję jego siłę. Nie wyciskam go, pamiętajcie. To jest tylko blokada. I im bardziej on będzie szedł na mnie, tym łatwiej będzie mi wrócić do gardła. Zobaczcie. Jeżeli walczymy gardło i on gdzieś tam stoi, no jeszcze jest ten większy dystans, to bez sensu jest leżeć i czekać na niego. On wtedy złapie nas łatwo za nogi. Więc ja prawdopodobnie będę siadał. Tak? Co on wtedy robi? Albo chce mnie położyć na matę, albo mnie złapie za nogami. Okay? Więc tu o, walczę o uchwyt. Czasami łapie za nogami. Teraz zaczyna odchodzić. Widzicie, jest problem. Jeżeli obejdzie do boku, położy mnie na matę, no ciężko będzie już wrócić. Więc w momencie, gdy on łapie mnie za nogawki, to ja muszę czuć go. Muszę wiedzieć, w którą stronę on idzie. Jeżeli idzie w tą stronę, to ja blokuję tą rękę i podciągam ten triceps, ten łokieć na tą stronę. Tak? Więc gdy on idzie w tym kierunku, to zobaczcie, o. Ja zaczynam podciągać ten triceps i blokować drugą stronę. Dlaczego? Żeby przejść gardę, on musi ułożyć się prostopadle do mnie. Więc ja cały czas staram się zablokować jego ciało i układać go równolegle do mnie. Nie pozwalam, żeby jego głowa przeszła mi na tą stronę. Druga rzecz. Jak on łapie mnie za nogawki i chce przejść gardę, to obciąża te moje nogi. Widzicie, ja teraz nie mogę tych nóg podnieść. Ja nie mogę zablokować tej przestrzeni, tak? Tu.
On chce obciążyć często moje nogi. Spokojnie, nie mówię. Obciążyć chce moje nogi. Więc co ja robię? Ja staram się wsunąć pod niego. Chcę, żeby jego barki wyprzedziły jego nadgarstki, tak? Jeżeli ja się wsunę pod niego, to on nie będzie mógł już tej siły przyłożyć i on leci do przodu. Więc czasami, jak jestem tu i on jeszcze nie zaczął przechodzić, łapię go, wsuwam się pod niego. Teraz jestem bliżej jego bioder, mogę go wytrącić z równowagi, tak? Mogę zmienić na przykład do X-gardy. Mogę złapać go za kostki i przetoczyć. Okay. I robimy sobie albo pierwszą opcję z tym naciąganiem, albo drugą opcję z wchodzeniem pod niej. Zobaczcie, że już nie kładę rąk na ziemi. Ręce cały czas trzymam tu i wsuwam się pod niego. Okay. Czyli stąd wsuwam się pod niego. Tak, żeby jego barki wyprzedziły jego nadgarstki. On wtedy nie może przyłożyć siły tutaj w stronę moich nóg. Jedziemy. Teraz popatrzcie, przeciwnik już nie idzie do pozycji bocznej, ale zaczyna omijać moją siłę i idzie za moją głowę. Tak? Na początek chcę tutaj się dostać, ale czuję blokadę, tak? Tutaj też czuję blokadę, idę i idzie jeszcze dalej. Właśnie w tym momencie trudno mi będzie wrócić do gardła. Jeżeli będę skręcał się do boku, no to on przejdzie mi za plecy i stracę pozycję. Więc ta metoda powrotu do gardy w tym momencie się nie sprawdza. Dlatego ja muszę działać trochę inaczej. Zobaczcie, jestem tutaj, ok, stąd mogę wrócić do gardy. Ale gdy jest już za moją głową, to pierwsza rzecz, ja muszę go zablokować i utrzymać ten dystans. Jeżeli mnie zgniecie, to ciężko będzie nadrobić ten dystans. Więc zanim on położy się na mnie, ja go blokuję i wchodzę nogami. Okay? Nogami mogę wchodzić na jego brzuch, mogę wchodzić na jego klatę, mogę wchodzić, jeżeli on jest bliżej, bądź na kolanach, jeżeli on jest bliżej, ja mogę wchodzić kolanami, tak? I później nogami dopiero, stopami, więc... Ale w każdej z tych pozycji zasada jest taka sama. Na początku robię sobie dystans, i dopiero potem wchodzą moje nogi. Więc jeszcze raz sobie stąd przechodzisz. Stąd. Blokada. On poszedł dalej. Teraz są moje nogi. I zaczynam się odkręcać. Okay? Możecie już łapać jakieś uchwyty do gardy. Możecie sobie wrócić stopami na jego klatę.